że tu potrzebujemy w Polsce, jak się nasze Polaczki zachowują. Tak. Wszędzie synkretyzm. Ja mówię Mareczkowi, słuchaj Mareczek, już ty nie bądź taki ważny jak ten cygan. No bo on gruby, bo on taki malutki, wiesz, bo to tak. Ja mówię, teraz ludzie ustępują sobie, nie są tacy zawzięci jak kiedyś. A zawzięty pozostał tylko, proszę państwa, cygan i Jehowita. A mało kto wie o świadkach Jehowy, to się chociaż dowiedział. Dlaczego? Bo świadkowie Jehowy są tak uparci względem tych przepisów, że wykluczają zapalenie papierosów, zaplotkowanie. Tak więc nie wiem, po co te mohery łażą tymi ulicami. I tak jak słyszałam, a że to ona, a że to on, tak mówią symbolami, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, że wszyscy ją znają na przykład. Ale wiecie państwo, takie gadają specjalnie, bo to ona. Siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zastam jako ta nierządnica, żeby chociaż w miarę możliwości odwrócić uwagę od tej nierządnicy. Wdową nie byłam, żałoby nie zastam, a Babilon Wielki jako nierządnica, bo to są dwa równoległe określenia w Apokalipsie, odnoszą się do religii fałszywej, która ma być wkrótce, ale to się nikt na tym nie zastanawiał, tak jak ten Babilon się nie zastanawiał, że będzie zdobyty w tę noc, w tę noc, w tę noc 539 roku. Nie zastanawiał się, a był. Tak samo i Babilon Wielki, jako imperium religii fałszywy, a tego mnóstwo ma być w krótkim czasie, jak kamień w morze ginie, pada, zniszczony i królowie potem zapraszali. Na Biblii.